Senijski klub Panzer ma zaledwie 8 lat i prawdziwe sukcesy na europejskich arenach sportowych. Dwójka zawodników wróciła z młodzieżowych mistrzostw świata w kickboxingu z brązowymi medalami. Lena Leończyk i Miłosz Urynowicz są bardzo szczęśliwi, choć przyznają, że droga do tego sukcesu nie była łatwa. Ja trenuję już 6 lat i ciężko było zdobyć akurat ten tytuł. Jeździliśmy na 3 zgrupowania kadry, było ciężko, tak 2-3 dni były to one trwałe i później mieliśmy przed samymi zawodami mistrzostwa świata. Byliśmy na 10-dniowym obozie, gdzie trenowaliśmy 3 treningi dziennie, więc było ciężko. Lena bakcylem kickboxingu zaraziła się kilka lat temu, a dzisiaj tego zupełnie nie żałuje. Moja też siostra ci też nachodziła i mnie jakoś zaraziła tym sportem. Przyszłam, najpierw w ogóle się nie spodziewałam, że coś osiągnę, chodziłam, żeby po prostu się poruszać, no a wyszło, że zostałam mistrzynią Polski i wygrałam 3 miejsce na Mistrzostwach Świata. Sukcesów gratulował i życzył młodym sportowcom marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, który w minionym tygodniu odwiedził ich klub. Trenerzy mistrzów Dariusz Wróblewski i Rafał Kamiński z ogromną radością i pasją opowiadali o drodze podopiecznych do sukcesu, ale też podkreślali niedosyt, chcąc rozwijać sekcję i, jak mówią, widzą w Sejnach olbrzymi potencjał. Nie tylko wyjeżdżamy, ale też u nas na przykład robiliśmy kilka już turniejów nadbałtyckich, Baltic Cup, tutaj panowie nam pomagali właśnie zorganizować. Teraz mamy przerwę 3-letnią, ostatni raz chyba organizowaliśmy 3 lata temu turniej międzynarodowy i mieliśmy właśnie tutaj uczestników z Litwy, z Łotwy, z Estonii, z Mołdawii mieliśmy nawet zawodników. Wiadomo, reprezentacja Polski była i wtedy nawet jeszcze federacja, wiadomo jaka była. Wsparcie w realizacji planów sportowych i rozwoju klubu zadeklarował marszałek województwa podlaskiego. Dokonania i aktywność sportowców i ich opiekunów zrobiła na Łukaszu Prokorymie olbrzymie wrażenie. Zapraszam do współpracy, tak jak powiedziałem, chętnie jako województwo w taką działalność, którą prowadzicie na zawodach litewskich, łotewskich, gdzie reprezentujecie nasze podlaskie województwo i nasz podlaski region. Chętnie o tej współpracy porozmawiamy i chcemy takie kluby właśnie jak wasz klub wspierać. Z dokonań sejneńskiej młodzieży i kadry trenerskiej bardzo dumni są także Waldemar Kwaterski, radny sejmiku oraz starosta sejneński Maciej Plesiewicz. Potencjał, chęci są, trochę wsparcia i myślę, że tylko może być lepiej. Jest dobrze bardzo, ale myślę, że jeszcze może być lepiej. O wsparciu spotkamy się w Białymstoku na Roboczo już porozmawiać. Dokładnie. Także. Super. Zadeklarowane wsparcie ucieszyło starostę powiatu sejneńskiego. Oczekiwaliśmy tego i myślę, że to wsparcie jest potrzebne, bo jak żeśmy mogli się przekonać, chęci, zapał są. Jest też potencjał, jeśli chodzi o kadrę trenerską, jest też potencjał wśród młodzieży z okolicznych miejscowości, więc trzeba troszeczkę tego wsparcia nie tylko merytorycznego, ale i finansowego, żeby to się rozwijało jeszcze bardziej, żebyśmy mieli więcej sukcesów na arenie nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej. Powiat sejneński to kuźnia talentów. Wszak stąd wywodzi się między innymi Maria Andrzejczyk. Jestem pod wrażeniem, że klub Sejn odnosi tyle sukcesów nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej, w Litwie, w Łotwie. Jest organizatorem zawodów, które skupiają państwa nadbałtyckie. Dzisiaj też tak wstępnie już rozmawialiśmy o możliwości współpracy klubu powiatu z województwem w zakresie promocji naszego regionu właśnie na tych zawodach, które się odbywają poza granicami naszego państwa. Jestem przekonany, że ci młodzi mistrzowie mogą być najlepszą wizytówką naszego województwa i tej ziemi sejneńskiej. Łukasz Prokorym, odwiedzając przygraniczne Sejny, spotkał się także z tutejszymi samorządowcami. Cały dzień właśnie jeździmy po Sejnach i powiecie sejneńskim po to, aby pospotykać się z samorządowcami, na żywo poznać ich problemy, porozmawiać, w jaki sposób te problemy możemy rozwiązywać. Samorządowcy podzielili się z marszałkiem województwa swymi planami, ale też i bolączkami. Do najważniejszych potrzeb zaliczyli konieczność moderacji szlaku łączącego Sejny i okoliczne miejscowości z gminą Szypliszki, położoną w sąsiednim powiecie suwalskim. Stan techniczny drogi 651 od wielu lat raczej odstrasza niż zachęca do podróży. To jest droga wojewódzka, która łączy wiele gmin i powiatów, ale też i dochodzi do Via Baltiki, więc widzę, że ci mieszkańcy, przykładowo Mariampola i Kowno, którzy by chcieli odwiedzić Sejny, no i tym samym Puńsk, także mają zły stan i nie chcą jeździć tą drogą po prostu.
więc omijają nas szeroko, a jadą Via Baltica teraz do Suwałk, przecież to jest blisko. Poza tym są i miejscowości zabudowane, gdzie są potrzebne i chodniki, to potrzebne dla bezpieczeństwa, więc my też dołączamy się do tej prośby. 18 września mamy sesję, na której też chcemy podjąć stosowną uchwałę czy stosowne stanowisko w tej sprawie i liczymy na to, że w ciągu kilku lat powstanie no przynajmniej droga o lepszej nawierzchni, bo teraz jest w opłakanym stanie, chociaż remonty co rok odbywają się małymi etapami. I to już czuć i samochody już to czują i my sami, więc koniecznie tą drogę musimy wybudować, tym samym, że jesteśmy przy pograniczu i te drogi zawsze łączą, a nie dzielą. Pierwsze kroki zmierzające do realizacji między innymi tej inwestycji już zostały podjęte. Jesteśmy obecnie na etapie przygotowania takiego planu remontu dróg wojewódzkich i na pewno intencją moją jako marszałka województwa jest to, żeby ta droga w dosyć szybkim czasie została wyremontowana, została zbudowana na nowo. Znam doskonale jej stan techniczny, ponieważ byłem tutaj też w zeszłym miesiącu i też przejechałem się tą drogą, bo właśnie znam ją z opowieści, więc również dzisiaj się umówiłem z panem radnym Kweterskim, że też jeszcze raz tą drogą się przejedziemy. Zarówno pan radny, jak i ja jesteśmy tymi osobami, którzy będą pilnowali, aby ta droga jak najszybciej powstała. Kolejnym krokiem będzie znalezienie sposobu finansowania inwestycji drogowych. Sposób finansowania on wymaga oczywiście dalszych ustaleń. Sposobów jest wiele. Jakby też jako budżet, jako samorząd województwa mamy dosyć spory budżet na remont dróg. Ten budżet zarówno dotyczy dróg wojewódzkich, jak i dróg, które nie są które są w badaniu powiatów bądź gmin. Więc to jakby jest jeden z tych pomysłów. Również jako marszałek województwa jestem członkiem zarządu Związku Województw. Tam regularnie spotykamy się z ministrami i wiceministrami rządu. Też takie fundusze dedykowane do województw są planowane w Ministerstwie Infrastruktury, więc jestem przekonany, że wspólnie tą dobrą wolę uda się ze źródłami finansowymi zgrać i wiem, że od lat oczekiwana inwestycja drogowa w powiecie sejneńskim doczeka szczęśliwego zakończenia. Marszałek województwa odwiedził również sejneński szpital. Jak mówi sam, leczniczą perełkę. Szpital Sejny to jest wizytówka ziemi sejneńskiej, którą od lat wszyscy w województwie podlaskim wiemy, że to jest szpital jeden z najlepszych w naszym regionie i jest wspaniale zarządzany. W placówce trwa właśnie modernizacja kuchni. To potężna inwestycja, której zakończenie nastąpi jeszcze w tym roku. Wartość nakładów przekracza 2,7 miliona złotych, z czego samo wyposażenie będzie kosztowało około miliona złotych. Jak informuje starosta, zadbano o najwyższe standardy. Prócz kuchni w sejneńskim szpitalu pojawi się również bufet z kilkoma stolikami. Województwo podlaskie wsparło tę inwestycję z własnego budżetu, przekazując na modernizację 800 tysięcy.